Hej, hej, moi kochani, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco i zapraszam Was na co? Tak, tak, właśnie tak, na hol. Znowu na hol, także u mnie hole, testy i tak po prostu naprzemiennie. Słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że zakupów nie ma dużo i jest to prawda, że nie ma ich dużo, natomiast są po prostu mega fajne i mega udane. Nie wiem, od czego aż zacząć. Wiecie co, zacznę może od sklepu, w którym zaczęłam znowu po prostu jakby napad na zapachy. Zaczęło się właśnie od tych zapachów, potem poleciałam do Janki. W ogóle to jeszcze Wam zacznę, że zakupy poczyniłam we Freeport Talk i jest to tam jakaś chyba bodajże dzielnica Stoku, czy jakoś tak. W każdym razie jest to w Stoku. I w sumie tu będzie zbiór różnych sklepów, nie będę Wam teraz tutaj wymieniać, ale pierwszy w sumie sklep, gdzie zakupiłam, słuchajcie, zapachy. Czekajcie, rozdzielę sobie paragony. Oczywiście, jeżeli jesteście ciekawe, co zakupiłam, to zapraszam do oglądania. Zakupki pierwsze poczyniłam w Hallmarku, słuchajcie, i co tu kupiłam? Pierwszą rzeczą, słuchajcie, i właśnie teraz przed sekundą się jeszcze kapnęłam, że od tej ceny, która już była zadziwiająca, jest jeszcze przecena. I powiem Wam, że jestem aż na siebie wściekła, bo mi się podobały 3-4 zapachy, ale no, powiem Wam szczerze, że wiedząc, że to jest pierwszy sklep i że będą jeszcze kolejne, po prostu zminimalizowałam właśnie zakupy do tylko tej jednej świecy i po prostu teraz pluję sobie w twarz, bez kitu. Jest to świeczka oczywiście serii Village Candle, Rendezvous i tutaj mamy nuty cedar, grapefruit, orange, musk. Słuchajcie, zapach jest... Ja nie wiem, czy tak kojarzę zapach randki, ale zdecydowanie wyczuwam tutaj nutę męskich perfum. Świece te różnią się tym, że mają dwa knoty, zobaczcie, jest to świeca large i słuchajcie, na tej świecy cena była 12,60 i ja po prostu od razu ją przechwyciłam, a okazuje się teraz na paragonie spojrzałam, że oni ją nabili za 8,99, słuchajcie. Powiem Wam, że masakra. Polecam Wam bardzo gorąco, jeżeli macie koło siebie, że mieszkacie w UK i macie koło siebie Hallmarka. Dziewczyny, zajrzyjcie i jeżeli jesteście maniaczkami po prostu, tak jak ja, zapachów i świec, to polecam bardzo gorąco, bo no, świeca large za 8,99, żyć nie umierać. Kolejne rzeczy zakupiłam z takiej serii i to już też kiedyś kupowałam. Heart and Home i tutaj standardowo wzięłam zapach stary, w ogóle mało mieli nowości i powiem Wam, że tutaj wzięłam taki wosk i to jest nic innego jak po prostu zapach Angela, czyli Thierry Mugler. O, teraz właśnie mi lampa tutaj troszeczkę odbijała Wam światło. Jedno jest 2,50, drugie coś jest 2,99 i trzecie jest coś... £1,99, więc nie pamiętam teraz. To chyba było 2,99, tak mi się wydaje. Nic innego jak, słuchajcie, taki samplerek Votif z tej właśnie serii. I to jest, już Wam pokazuję, taka mniejsza jakby wersja standardowych tych z Yankee Candle, ponieważ no, one są mniejsze. Jeżeli chodzi o zapach, wybrałam tutaj zapach Cherry, czyli po prostu, jak to do liści mówiłam, Cherry Lady, czyli Sherry, czyli po prostu wiśnie. Do tego dokupiłam takie oto piękny świecznik, malutki, na właśnie taki samplerek. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie, mam nadzieję, że tak. Na nim jest napis I love you, now and always. Bardzo fajne napisy i to były napisy, które, słuchajcie, były, one były personalizowane w ogóle, jeżeli chodzi o, tak, i to nawet jest napisane Metallics personalizowane candle pods, czyli właśnie taki podstawek, czyli świecznik malutki, pojedynczy na sampler. I to właśnie chyba było za £1,99, więc wychodzi na to, że chyba po £2,50 chyba. Nie, mam, już wiem, dobra, 2,50 to jest cena ogólna, czyli funt. Tak, funt 25, taki wosk. Czyli funt 25, funt 25. Ten drugi jest Intense i to jest zapach, słuchajcie, nie wiem, czego to jest zapach, ale coś świeżego. Jest to jakaś taka dość świeża nuta, ale nie wiem, jakby wody jakiejś. Powiem Wam, że taki po prostu jakby świeży powietrze. O,
Tak bym opisała ten zapach. Także to by były moje tutaj pierwsze łupy, jeżeli chodzi o zapachy, ale słuchajcie, to nie koniec zapachów, to dopiero początek. To po prostu powiem Wam, że dzisiaj poszalałam i bardzo się cieszę, bo uwierzcie mi, że znalazłam bardzo dużo nowych zapachów. Mega się z tej świecy cieszę. Chciałam powiedzieć, że się świecę. No, świecę się też trochę. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj jest sklep, który po prostu jakby cieszy się chyba w ogóle w tym shopping center największym powodzeniem. Ja natomiast tam nie zaszalałam. Słuchajcie, ja Wam powiedziałam, że jeżeli chodzi o kolorówkę, kolorówki mam już potąd. Jeżeli chodzi o takie kosmetyki drogeryjne, czyli właśnie takie, jak tam znajdziecie, czyli takich marek jak Revlon, Maybelline, Rimmel, Max Factor, L'Oreal, Bourjois i tak dalej, właśnie znajdziecie tam w tym outlecie kosmetycznym. Sklep nazywa się Beauty Outlet, przeważa tam taka marka jak W7, czyli W7 i z tej marki macie, zobaczcie, nawet w ogóle taka jest siatka, tu jest po prostu kosmos, tej marki macie tam najwięcej i pokażę Wam, co zakupiłam właśnie w tymże sklepie. Olina mówiła mnie na płatki kosmetyczne, super ekstra, że pomyślała, bo powiem Wam, że ja chyba mam jeszcze tylko tyle tutaj w pojemniczku, natomiast oczywiście tego nigdy za wiele, więc zakupiłyśmy płatki kosmetyczne, funt, coś tam. Dalej zakupiłam, słuchajcie, nic innego jak taką gąbeczkę, taki puff do oczywiście wklepywania pudru sypkiego i cena z 2 funtów na 1,49 funta. Mam nadzieję, że światło Wam się nie odbije, jeżeli tak, to będę Wam mówić cenę. Tam również znajdują się podróbki perfum, słuchajcie. Jest taka lista, jest taka kartka, są takie kartki, przepraszam, na których macie jakby odnośniki, czyli napisane jest ten zapach, czyli podróbki i potem macie jakby przenośnik do tego, czego to jest podróbka, czyli jaki to jest oryginał. I powiem Wam, że ja mam taki zwyczaj, że nie czytam tego, czego to jest oryginał, bo wszystkie zapachy, jakie mi się podobają, naprawdę praktycznie znam na pamięć i wszystkie najnowsze staram się jakoś śledzić. I powiem Wam tak, że podchodząc do tego perfumu, słuchajcie, który nie mówi już o tym, jak wygląda, jak jest zapakowany, bo jest zapakowany przepięknie i byłby naprawdę świetny również na prezent, po prostu na prezent urodzinowy, słuchajcie, albo pod choinkę, obojętnie, bo to nie wcale nie w tym sens, żeby perfumy, na przykład, nie wiem, żeby robić tylko oryginalne prezenty, ale nawet taka podróbka naprawdę byłaby super. I już zaglądamy, słuchajcie, do środka, pozwolę sobie otworzyć puchę, tak jest fajnie wyściółana i perfumy wyglądają tak. Nie wiem, czy od razu skojarzycie po butelce, co by to mogło być, być może te, których to jest zapach, czyli na przykład Beatka, jeżeli mnie oglądasz, kochana Beciak Dud, powinnaś może się domyślać, co to może być za perfum. Słuchajcie, już Wam mówię. Jest po prostu to nic innego. Ja to powąchałam i powiedziałam Oliwce, co to jest. Dopiero potem zaczęłyśmy szukać. Po prostu wypisz, wymaluj, słuchajcie, to jest ten Cerruti, tam chyba 1881, jakoś tak, tak to jakoś chyba brzmiało. Teraz dokładnie nie pamiętam, jaki tam był rocznik. W każdym razie jest to właśnie podróbka tegoże zapachu. A nazywa się on tutaj Future Classic i nic więcej. Future Classic, po prostu. Tak wygląda. I to jest właśnie słynny Cerruti. Także ja już mówiłam i pisałam nawet Beatce chyba bodajże pod filmem, że mój to również jest, może nie ulubieniec, ale jeden z takich starszych, ulubionych zapachów, kiedyś przeze mnie używany. Super, po prostu super. Bardzo fajnie są niektóre zapachy, no po prostu podrobione tak, że masakra. To więc to zakupiłam i to było w cenie bodajże chyba 7,99 albo 6,99 za pojemność, słuchajcie, 100 ml, także brawo. Kolejne rzeczy, jakie zakupiłam, słuchajcie, są dwie rzeczy, które oglądałam już na YouTubach. Oglądałam tu u Agnieszki bodajże Grzelak, nazwałam, bardzo byłam ciekawa, obawiałam się, że tą opcją na zdobycie tychże tatuaży na usta będzie AliExpress czy coś podobnego, czyli po prostu jakakolwiek stronka, jakikolwiek sklep wysyłkowy. Okazało się, że nie, po prostu są one dostępne stacjonarnie i wybrałam takie oto dwa, więc spodziewajcie się testu na żywo, będziemy przyklejać takie usta tatuażowe. Powiem Wam, że będzie trochę po prostu zabawy. Ja znalazłam. Tak, Oliwcia znalazła, tak dokładnie. Oli tutaj pokazuje. Mama, ja znalazłam. Ale czy pani się nazywa? Eye Candy Killer Lips. Także z 2 funtów przecenione były na funta, czyli na 99 pi.
I kolorki tylko i wyłącznie były takie, bo generalnie chciałam wziąć wszystkie kolory, jakie tam by były, więc były tylko dwa, więc dwa wzięłam. Co nie zmienia faktu, że są bardzo pendiowe, czyli bardzo moje. Zobaczymy. Sama jestem ciekawa i będzie po prostu śmiech na sali. Także spodziewajcie się śmiesznego filmiku. Praktycznie to taki trochę challenge. I ostatnia rzecz w tymże sklepie, słuchajcie, jest to, nie, to nie było w tym sklepie, wróć. To było w aptece, kupowałam Olivci Calpol, to zakupiłam i właśnie nie wiem, czy to jest już nowość, nie było tam napisu nowość, natomiast stały u samej góry dwa rodzaje tuszu z Rimmel i ja mam 001 Black, Calais Reloaded, czyli taki jakby doładowany, tak? Tak. Doładowanie, jakoś tak i ja wzięłam 001 Black i przyłapałam się właśnie teraz znowu na tym, że chciałam wziąć ten drugi. Nieważne, ja nie wiem dlaczego ten wzięłam. Różnica była taka, że ten był w pomarańczowym opakowaniu, to jest właśnie black, a ten w czarnym opakowaniu, słuchajcie, to to samo, tylko extreme black. I chciałam wziąć tamten, nie wiem dlaczego, przechwyciłam ten. Brawo ja, nie wiem co się dzisiaj ze mną stało, słuchajcie, szczoteczka jest zwykła, nie jest silikonowa. Zapach jest spoko, taki jak w większości tuszów z Rimmela. Będzie test na żywo wraz z tym L'Orealem. Także tutaj mam w ogóle pojemnik. Nawet Wam pokażę. Utworzyłam sobie taki pojemniczek. Jest to oczywiście pudełko od Big Glossy. I tu sobie napisałam coś, czego nie wiem, czy widać. Testy na żywo. I tu właśnie mam, słuchajcie, produkty, które jeszcze jestem w trakcie ich nagrywania i będą tego testy. Więc są tu podkłady, są tu pazurki, jest tusz, znowu podkład, także będzie trochę testów, a przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi o maskary, mam trzy nowe, cztery nowe maskary, łącznie z tą cztery, a przednią trzy, jest Vivo Queen's Size, który będziemy testować, jest Volumillion Lashes Fatal, będziemy testować, i oczywiście Too Faced Better Than Sex, maskara, którą też będziemy testować. Teraz dorzucam po prostu tego Rimla, jak to Kinga mawia z The Pink Club, którą również gorąco pozdrawiam. Mówi Rimla, nie Rimmela, także będzie test na żywo tuszu z Rimla. Tutaj mam teraz co prawda siatkę z Hallmarku, ale my to przekładałyśmy z Oliwcią w trakcie powrotu. I tutaj przełożyłam, bo to była największa siatka. Pozwólcie, że tylko wyjmę i po prostu aż mi się oczy uśmiechają same, uwierzcie mi, bo mam sporo nowości z Yankee Candle, którymi będę chciała się z Wami podzielić. Mam już porozkładane, słuchajcie, powiem Wam tylko ile jest nowych zapachów. 2, 4, 6, 8, 10, 12 nowych zapachów, słuchajcie, po prostu wow! Tak bym rzekła. Ja się jaram jak Chińczyk zapałkami. I mam też dwie nowości, natomiast nie nowe zapachy, chociaż jeden tutaj jest w tej postaci nowością, ale jest to coś całkowicie nowego. Więc teraz przechodzimy do Yankee Candle. Uspokójmy się, wyluzujmy. Tak, pierwszy zapach, słuchajcie, All is Bright. Wiem, powinnam Wam opisywać zapachy. Nie wiem, mandarynkę czuję jakąś świeżość, czuję owoca. Ja teraz nie będę może się rozgadywać, bo jest to haul, więc być może jak będziecie ciekawe, może inaczej, jeżeli jesteście ciekawe, jak pachną te zapachy, to oczywiście piszcie mi w komentarzach pod tym filmem, wówczas przygotuję dla Was odrębny, oddzielny filmik na temat tylko i wyłącznie najnowszych tych wszystkich zapachów, a jest ich 12, także wow. Będę Wam tylko mówić teraz nazwami, czyli All is Bright, tak wygląda pierwszy wosk i jest bardzo ładny. Kolejny, słuchajcie, to jest, nie wiem czemu w ogóle ślinka cieknie, nie wiem co tu mi zapachniało, Festive Cocktail, nie będę Wam opisywać, ale mogę Wam zagwarantować, że wszystkie, które wybrałam, bo nie zdecydowałam się chyba na tam cztery zapachy i to była, to tam przeważały jakieś takie, zapach na przykład był nie sosny, sosny, świerku, jeszcze tam coś podobnego, więc takich zapachów nie brałam i coś z ogniem jeszcze było, nie pamiętam nazwy, ale nie podobał mi się ten zapach, po prostu takiego spalonego drewna, sorry, taki zapach mogę mieć w ogrodzie. Jak będę chciała. Także wybrałam najładniejsze, więc mogę Wam z ręką na sercu powiedzieć i z czystym sumieniem, że Wam je gorąco polecam. Ale do rzeczy. Festive Cocktail, po prostu tak wyglądający wosk. Nie będę opisywać teraz zapachów, powiem tylko jakie. Dalej mamy Autumn Night, czyli po prostu wieczór, jesienny wieczór. Też nie powiem, zresztą w ogóle nie powiem, nie namawiajcie mnie nawet. Kolejny, słuchajcie, zapach to jest Flowers in the Sun. I nie jestem przekonana, ale ten zapach chyba już był w jakiejś poprzedniej kolekcji, bo ja mniej więcej coś podobnego kojarzę. Albo wcześniej on był w limitowance, nie wiem, ale mam wrażenie, że takie déjà vu mam po prostu, jakbym to już gdzieś widziała i słyszała.
Także to jest kolejny, słuchajcie, wosk. Lecimy dalej. Summer Peach. Summer Peach. Kolejny zapach to łatwo do wymówienia, ale jest to po prostu nic innego jak takie jakby tarta ciasto rabarbarowe. Jeżeli pamiętacie jeszcze ze starych czasów, znaczy ze starych czasów, sorry, bez obrazy tych tutaj z lat 80., jeżeli cofniecie się do czasów dzieciństwa, z mojego rocznika bynajmniej te, znaczy test bynajmniej z mojego rocznika, to ja nie wiem, czy wy też jadałyście z waszymi babciami, obierałyście i jadłyście rabarbar z cukrem. Jeżeli ten czas pamiętacie, to możecie wrócić sobie wspomnieniami, wąchając w domu właśnie taki zapach. Tyle wam powiem. Po prostu dla mnie to jest przywołanie dzieciństwa i po prostu taki sentyment i wspomnienie o tych, których już nie ma. A jak widzicie, nawet potrafią przypomnieć się właśnie w kwestii zapachu, po prostu świeczki. Także te, które jadały rabarbar u właśnie babci, to polecam. Kolejny, słuchajcie, zapach to Star Anise and Orange. I to jest, słuchajcie, już wiem, ja się zapytałam Oliwii, co to jest anise, a przecież jest narysowane, a przecież to, co jest narysowane, to jest to nic innego jak anyż, słuchajcie, coś, co mój tato kocha po prostu. Więc jest to nic innego jak pomarańcz i gwiazdki anyżowe. No oczywiście, że tak. I to jest anyż. To są te czarne Haribo. Tak, no już wiem teraz, czemu mi ślinka cieknie, bo jak tu leżą takie makaronsy, anyże i po prostu piczki, w sensie brzoskwinie i rabarbar i festive cocktail. I to się nie dziwię, że mi ślinianki pracują. Słuchajcie, Star Anise and Orange. Polecam, polecam. Ja po niego wrócę. Ja teraz zajarzyłam. No. Jak Lukrecja. Jak Lukrecja. Dziewczyny, cudny ten. Masakra, to będzie chyba mój hicior na święta. To będzie po prostu chyba w grudniu, tutaj chciałam powiedzieć, leciało. To będzie leciało cały miesiąc. Czyli będzie się paliło. Oliwia chce zobaczyć, więc poleciało. Lecimy dalej. Słuchajcie, cudny. Bardzo mi się będzie podobał, bo to jest po prostu anyż. Normalnie anyż z pomarańczą. Sunset Breeze. Jest to zapach, który powtórzyłam, więc jest to już coś, co miałam. Po prostu mi się to podoba z poprzedniej serii. Zapach Passion Fruit Martini. Także jak macie ochotę na martini z Passion Fruit, czyli po prostu z owoców takich egzotycznych, polecam. Tylko tego nie pić, tylko wąchać. Kolejna świeczka, znaczy nie świeczka, tylko wosk. Słuchajcie, to jest Dreamy Summer Night. I znowu ta sama historia. Powiedzmy, że z Rendezvous, i z Midsummer Night, i z Midnight Oasis, i z Black Coconut, i z tymi wszystkimi. Nic innego jak po prostu znowu piękna męska nuta. Słuchajcie, jeżeli lubicie fajny zapach mężczyzny, słodki, delikatny, subtelny, ale męski, wciąż męski, to polecam. Bardzo gorąco wam polecam. No coś fantastycznego. Bardzo nie wiem dlaczego ja mam jakieś takie, nie wiem, jakieś odchyły seksistowskie, bo ja to takie świeczki bardzo lubię w sypialni. Tak jak pamiętałyście, ja wam pokazywałam, że miałam Greya, ja go paliłam w sypialni. Nie wiem skąd tak, ale no ale chyba Greya miejsce to chyba właśnie w sypialni. Dobra, nie odbiegajmy od tematu. Kolejny zapach. Honey Clementine, czyli nic innego jak takie miodowe klementynki, czyli to takie malutkie mandaryneczki. No i po prostu, nie będę opisywać zapachu, tak się nazywa świeczka, wosk. I ostatnia, czyli zostawiłam wisienkę na torcie, kupiłam ją razy dwa, od razu w ciemno, bez próbowania, po prostu tylko wąchawszy. Wąchawszy? Nie wiem, czy jest takie słowo. Dziewczyny, jak wam się podoba zapach ciasteczek, tych makaronsów, słynnych makaronsów z YouTube'a, to zobaczcie, co tutaj jest. Jest po prostu cudny, cudny. Jeżeli lubicie zapachy takie jak vanilla cupcake, jowo lemonowe i takie ciasteczkowe, jeszcze jakieś było, jeszcze vanilla cream i takie tam i w ogóle cookies, w sensie nie cookies jako wykonawca, tylko cookies jako ciasteczka. Słuchajcie, to pokochacie ten zapach, polecam, polecam, bardzo, bardzo, bardzo gorąco to jest w ogóle, widzicie, jak widzicie, to jest coś, co jednak wzięłam od razu, razy dwa, po prostu w ciemno. Przecudnie pachnie w opakowaniu, mam nadzieję, że identycznie będzie się unosić w powietrzu. I ostatni, słuchajcie, zapach, tak jak powiedziałam, ten kupiłam razy dwa. I ostatnie zapachy, jeden w sumie zapach, ale też razy dwa, wróciłam, wiernie wracam, słuchajcie, do mojego ulubionego Shea Butter, który właśnie również mi się skończył palić tu w moich kominkach. No, także Shea Butter po prostu to jest must have.
To jest must have. No po prostu musicie to spróbować bynajmniej powąchać. Więc to by było, jeżeli chodzi o woski. Słuchajcie, nie chcę już liczyć teraz, ile tu było sztuk, ale wy możecie to zrobić, przewijając filmik. I słuchajcie, dwie nowości. Dwie nowości. Wybór może nie był, jeżeli chodzi o zapachy, nie był taki dość rozrzutny, bo ogólnie do wyboru to było chyba z 4 albo z 5 tego zapachu. To zapach Red, Raspberry i co jeszcze Wam mogę powiedzieć, to Yankee Candle oczywiście. To słuchajcie, nic innego jak takie te takie żelowe granulki, które też możemy zakupywać z Glade'a i nie pamiętam tego drugiego, Breeze i tak dalej, do łazienki. Po prostu do łazienki, kulki tak zwane do łazienki, które na pewno kupujecie. Z tym, że właśnie mamy, zobaczcie, wydanie tych kuleczek z Yankee. Mega, mega sprawa, ja się jaram znowu jak Chińczyk zapałkami. I wybrałam tak, wącham, chociaż zamknięte, nieważne. Nic się nie dzieje. Pach. Słuchajcie, jest napisane, że to jest red raspberry, czyli czerwone maliny, słuchajcie. A ja tu wiecie, co czuję? A ja tu czuję po prostu te takie wiśnie karmelizowane. Cud, miód, po prostu przepiękny zapach, cudny. Zobaczymy jak się będzie sprawdzać, natomiast polecam bynajmniej wypróbować. Czyli nowość z Yankee, z czego ja się niezmiernie cieszę. I słuchajcie, co kolejna nowość, kolejne coś, co mnie zaskoczyło. Cena tego, słuchajcie, obstawiałam, że to będzie powyżej 10 funtów, natomiast to kosztuje 4,99, słuchajcie. Drugi zapach, nie będę teraz otwierać, jest to oczywiście Pink Sands. W całości zapłaciłam 29,35, minus 2,94. Co było odjęte z moich punktów z karty i zapłaciłam nie 29,35, tylko 28,65. Więc super, super, super. Poszliśmy z Oliwcią do outletu, słuchajcie, Nike'a. No i Oliwia zakupiła sobie takie oto cudowne buty. Bardzo mi się podobają. Teraz nawet jak na nie patrzę, to podobają mi się jeszcze bardziej niż w sklepie. Pewnie, że sama bym sobie je kupiła. Podobają, dajcie znać, co myślicie, są lekkie jak po prostu piórko i kosztowały, słuchajcie, aż 15 funtów. Nie mam kartonu, bo poprosiłam o nie bez kartonu, nie chciałam dźwigać, po prostu poprosiłam pana o to, żeby włożył mi, wróć, poprosiłam pana, by zapakował mi te buty w siatkę. Żeby nie było. No, także takie najeczki, słuchajcie, wybrała Oliwia. Siedziało się na tym stoisku, słuchajcie, chyba z pół godziny. Po prostu nie mogła się zdecydować, tyle tam jest butów. Polecam bardzo gorąco tym, które jesteście tutaj gdzieś z okolic. No i tyle. Takie oto fajne adidaski. Adidaski w sensie Nike. Znikajki. Tak, i ostatni sklep, do którego zaszłam, jest to Select. Nie kupiłam tam dużo, natomiast przymierzałam po prostu. Spytajcie się Oliwii, ile ja tam rzeczy przymierzałam. Ja tam zakupiłam najpierw, zacznę od tej bluzy. To jest taka bluza, słuchajcie, z takimi białymi dwupasiakami, czyli dwa paski tutaj ma na rękawie. Jest ona krótka, nie wiem, czy będzie widać. Krótka, taka do pępasa. Do pępasa i ma ananasa, słuchajcie. Tak, ma ananasa, to nie wiem, co to jest, chyba frytki. Także tutaj mamy frytki, tu mamy wisienki. I'm so hungry. Tak, ja jestem wiecznie głodna, więc przypuszczam, że teraz tutaj Kasienka moja po prostu podpisze się pod spodem. Tak, wszystko się zgadza, to co jest na tej bluzie. I dlatego ją właśnie wzięłam, bo ja jestem wiecznie głodna, słuchajcie. To jest pierwsza rzecz, jaką zakupiłam. Cena tej bluzy, słuchajcie, rozmiar 12, bo dziesiątka byłaby na mnie dość ciasna, a ja nie chciałam. Bluza to bluza. I cena 12,99 i ta bluza nie była na promocji, słuchajcie. Dalej, kolejna rzecz to kolczyki. 2,50 i są to takie oto kolczyki w kształcie niczego innego jak wingsów, czyli skrzydeł anioła. Także skrzydła anioła za 2,50. Kolejna bluzka, przedostatnia już, to jest to taki ze stójką, taki pseudo golfik, nie wiem jak to nazwać, golfik z takimi napisami, nie wiem czy widać, tutaj taki dość dziwny materiał, taki jakby przeźroczysty, o, taki troszkę prześwitujący, tu jakiś napis, długi, prosty rękaw, taki tu też siateczką jakby, taką grubszą. Tu już bawełęka i jak zwykle obcięte ramionka, więc super, 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 bardzo mi się to spodobało, bardzo fajna długość, bo zakrywa nam pępek. Cena, słuchajcie, 10,99 i rozmiar 12, bo jednak w biuście potrzebuję, żeby mnie nie ściskało, tylko chcę mieć trochę luzu, więc to jest ta rzecz. I ostatnia rzecz, która mi się bardzo spodobała, boję się, że powiecie, że to jest jakiś w ogóle przypał, ale słuchajcie, strasznie mi ta rzecz przypada do gustu z racji koloru. Ja nie wiem, czy powielicie to,
Ta-dam! Jest to po prostu, ja wiem, że to ciężko nazwać odzieżą, bo tutaj mało co zakrywa cokolwiek, ale słuchajcie, ja to wymyśliłam sobie, ja to założyłam na stanik, wygląda to cudnie, ale żeby nie świecić po prostu biustem totalnie, wymyśliłam sobie, że to będzie świetnie wyglądało na czarną na przykład bokserkę lub na takie bluzki, które ja mam, słuchajcie, z tymi takimi tutaj właśnie ramionczkami takimi dodatkowymi, więc w taki sposób to wymyśliłam. No podoba mi się, strasznie ten kolor mi się, słuchajcie, podoba, zobaczcie. No jest piękny, ja uważam, że on jest cudowny, on się mieni po prostu z każdej strony inaczej i te kolory wszystkie są po prostu, jeden od drugiego jest piękniejszy. W końcu szóstkę, bo przymierzałam ósemkę, ósemka była trochę luźna, ten na 12,99. I tu ostatnie, słuchajcie, czyli znowu przejdźmy do wisienki na torcie, czyli coś, z czego w ogóle dzisiaj się cieszę najbardziej, no to oczywiście zakupiłam sobie Estée Lauder Double Wear, czyli po tych moich testach, które próbowałam jakby z tej próbki, o której Wam mówiłam i pokazywałam, właśnie mi się wysypała, ale z tego opakowania robiłam Wam test na żywo. Podkład jest zaczepisty, nie jest to w ogóle podkład ciężki. Nie wiem, kto to wymyślił, słuchajcie, do dzisiaj dostaję znowu jakieś takie wiadomości, że to jest ciężki podkład. Słuchajcie, to w ogóle nie jest ciężki podkład, ja tego nie rozumiem. Nie mam żadnego pojęcia, być może nie każdemu on odpowiada, być może za dużo jest jego nałożone. Nie wiem, w czym tkwi ten problem, ale ważne, to jest problem, bo podkład wcale nie jest ciężki. Jest genialnym podkładem i nie powstydziłabym się powiedzieć, że dla mnie on po prostu jest jakby na równi z Clarinsem, chociaż nie wiem, czy jeżeli chodzi o wykończenie takie jakby całokształtne, to chyba nawet ma ode mnie o jakby jedną łapkę więcej niż Clarins. Także bardzo, bardzo fajny podkład. Nawet bym nigdy nie przypuściła, że z Estée Lauder naprawdę ten podkład jest taki super. Stał się moją własnością. Estée Lauder, jeżeli chodzi o pompkę, już mi pisałyście, dostałam informację, słuchajcie, że pompkę nabędę na stoisku. Dzisiaj zapomniałam po prostu najzwyczajniej zapytać. Zapomniałam w ogóle na śmierć, ponieważ ja go na stoisku dzisiaj nie próbowałam i dlatego zapomniałam. Jest on bez pompeczki, to jest minus totalny, jeżeli chodzi o Clinique i o Estée Lauder, czyli właśnie te dwa jakby górnopółkowe podkłady. Natomiast ja zamówiłam sobie pompeczkę oddzielnie, wysyłkowo, online. Zobaczymy, czy będzie pasowała. Jest napisane, że to jest właśnie dokładnie do tego podkładu, więc zobaczymy. Jeżeli będzie mi pasowała do tego i do tamtego, to zamówię być może jeszcze jedną. Mam w kolorku 3N2 Wheat. I to by było na tyle. I promocja, o jakiej Wam mówiłam, z której zamierzam skorzystać i która była właśnie tylko do dziś, było, że jeżeli zakupicie dwa produkty, jakiekolwiek dwa produkty lub jeden taki z tych tam powyżej bodajże 50 chyba funtów, to dostajecie, nie mam teraz tej ulotki, miałam taką ulotkę w takiej formie, ja Wam to pokazywałam wcześniej i tam było właśnie, tam był obrazek tej kosmetyczki i w środku są właśnie jakby darmówki, czyli darmowe takie próbki. No i bardzo, bardzo chciałam, słuchajcie, skorzystać z tej właśnie promocji. Więc dobrałam sobie, żeby nie było, szukałam czegoś bardzo taniego. Słuchajcie, jakby o tusz, który mi panie poleciły. Knockout 01 Black. Co tutaj jest? Defining Cleft and Fun Mascara. Zobaczymy. Znowu mascara i znowu będzie test. Tak wygląda tusz, a szczoteczkę i wszystko pokażę Wam. Już wszystko potwieram podczas testu na żywo. Jeżeli chodzi o cenę tuszu, to chyba bodajże, czekajcie, tutaj jest Debenhams. 22,50 tusz, a 27,90 podkład. Tak. Płaciłam równe 50 funtów i 40 pi. No niestety serce bolało mnie bardzo, ale też bardzo, bardzo chciałam naprawdę skorzystać z tej promocji i zaraz Wam pokażę, że no moje takie przypuszczenia i to, że chciałam z niej skorzystać, nie były bezpodstawne. Te dwie rzeczy zakupiłam, zapłaciłam 50 funtów, w zamian za to, czy dzięki temu dostałam po pierwsze kosmetyczkę, która jest uważam, że jest urocza, do tego taka przypinka, która nie wiem generalnie do czego ona ma służyć i nie wiem w ogóle po co ją wymyślili, żeby chyba był jakiś jeden gadżet dodatkowy. Tutaj Wam zawartość, czyli gratisy. Słuchajcie, gratisy przy zakupie dwóch produktów z Estée Lauder. Pierwsza rzecz, pojemność, słuchajcie, tego kremu to 15 ml i jest to Estée Lauder Resilience Lift Night i jest to Firming Sculpting Face and Neck Cream, czyli jest to nic innego jak ujędrniający i taki jakby rzeźbiący krem, i który ma jakby za zadanie poprawić sprężystość, słuchajcie,
naszej skóry, także naciągnąć ją, wygładzić i tak dalej, i tak dalej. Taki właśnie kremik dostałam. 15 ml, słuchajcie. Więc super, super. Kolejna rzecz, z której również się cieszę, bo będę mogła ją przetestować. Jest to Take It Away, Makeup Remover Lotion, czyli po prostu balsam do zmywania makijażu, też na zasadzie jak mleczko. Pojemność tego to 30 ml, więc nie mało. Może powiem Wam, jak pachnie chociaż. Bardzo delikatnie, bardzo subtelnie, delikatnie, taką świeżością fajną. Także zobaczymy, po prostu taki oto kremik, balsam do demakijażu. Kolejna rzecz, żeby nie było, Modern Mousse i to jest w ogóle, już widzę, to jest generalnie balsam do ciała perfumowany, czyli ten zapach, ja ten zapach kojarzę generalnie ze stoiska. Któryś jeden z nich miałam, bo tych Modern Mousse to chyba tam bodajże chyba jest 4 rodzaje, jak nie więcej, więc któryś z nich miałam, nie wiem, który miałam, ale mam teraz balsam do ciała i to jest pojemność 30 ml, więc też fajnie. Kolejna rzecz, mamy tusz Extreme Black 01, Sumptuous Extreme Multiplying Volume Mascara. Także pogrubiająca jakaś maskara. Pozwólmy sobie odkręcić. Zobaczymy szczoteczkę. Nic się nie stanie, bo i tak wow. Wow, powiem Wam, że... dziewczyny. No, powiem Wam, że masakra. Masakra z tą maskarą. Fajnie pachnie. Szczoteczka jest jakaś kolosalna. Zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, także wyczekujcie testów na żywo. Będzie ich trochę, także będzie takich filmików sporo. Więc to jest kolejna rzecz, żeby nie było, więc już mamy 1, 2, 3, 4 rzeczy, słuchajcie. Dalej, to nie koniec. Słuchajcie, w pojemności, że Wam powiem, 7 ml Estée Lauder, czyli nic innego jak taki naprawczy krem na noc. Po prostu na noc, o pojemności 7 ml. Fajnie przetestujemy. Super, mega się cieszę. I słuchajcie, to nie jest koniec, to jest przedostatnia rzecz. I to jest znowu Advanced Night Repair Eye, czyli po prostu na noc coś fajnego pod oczy. Także mega się cieszę, bo wiecie, że ja takie rzeczy uwielbiam rzeczy pod oczy. Mam manię, można powiedzieć, tych rzeczy. Tu jest dodana pomadka, którą jakby ktoś pytał, to właśnie mam obecnie na ustach. Nie wiem, czy mi się już trochę jakby nie zjada, bo jednak piję dużo. W sensie nie, że ja piję dużo, tylko trochę trunków teraz zażywam. Tu mam kawę, tu mam, słuchajcie, herbatę, po prostu piję wszystko naraz. Ale to taki perłowy różowy. Myślę, że jest takim kolorem chyba raczej pasującym do większości cer, karnacji i make-upów nawet, bo taki fajny, uniwersalny kolor, bardzo się cieszę. I zaraz Wam powiem, jak się to nazywa. O! No i czyż to nie jest przypadek, czy jesteście Candy Shimmer? Wiedzieli, co mi dać. To jest po prostu shimmer dla Candy, także Candy Shimmer ląduje również jako próbeczka. I tu poprosiłam panią, dostałam jeszcze Estée Lauder New Dimension Shape Plus Feel Expert Serum. Jakaś najnowsza seria, zobaczymy, wypróbujemy, chociaż po jednej takiej paczuszce nic nie stwierdzę. I tu dostałam razy dwa Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Eye Balm. I słuchajcie, tutaj moje bardzo, bardzo zaskoczenie i zadowolenie, ponieważ dostałam z tej serii taki krem pod oczy. To jest Global Anti-Aging Cell Power Cream. Słuchajcie, mam dwie próbeczki, co przywiozłam z Trafford, tego Center, dwie próbeczki tego kremu, czyli ogólnie na twarz. Teraz dostałam tego też kremu z tejże serii, natomiast pod oczy. Te tych trzech próbek nie liczę, bo to o to poprosiłam. To, co dostałam przy zakupie dwóch produktów, nie wiem, czy mi się zmieści w dłonie, zmieściło się, to są te produkty z Estée Lauder. Słuchajcie, super, super, ja jestem podjarana totalnie. I ta karteczka to była z tych perfum w tym opakowaniu. Ja Wam pokażę, jak wyglądają cudnie. Tak, zobaczcie, wyglądają podróbki tych perfum. Ja mam właśnie dokładnie, o, czekajcie, ten. I to jest podróbka Cerruti. I zobaczcie, niektóre są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, są bardzo zbliżone do właśnie jakby oryginałów. Tu chyba właśnie, nie wiem, czy nie mijamy Angela. Tutaj mamy chyba Donna Karen, chociaż nie widzę teraz daleka, ale wygląda mi to jak jabłuszko, chociaż nie wiem, co to jest z drugiej strony. Tu znowu jakiś kolejny. Znowu straciliśmy ostro i znowu wróciliśmy. Aparat po prostu mi fisiuje. I jedziemy powolutku, żebyście mogły sobie przejrzeć, jak właśnie to wygląda w tym sklepie.
Uwierzcie mi, że bardzo, bardzo efektowne są niektóre butelki. Po prostu przyciągają bardzo, bardzo spojrzenie. A jak przyciągają spojrzenie, to najczęściej też zapach jest fajny, trafiony. Tak by to wyglądało. Ja bardzo Wam dziękuję za, no nie chwilę, dłuższą chwilę uwagi. Będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten haul Wam się spodobał. Ja cieszę się niezmiernie, praktycznie ze wszystkiego. Nie mogę powiedzieć, z czego najbardziej, bo wszystko dzisiaj mi się podoba. Witam Was bardzo gorąco. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Oczywiście możecie subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Za każdą subskrypcję, która dochodzi i przychodzi wciąż, serdecznie dziękuję i proszę o więcej oczywiście. Wcale się nie obrażę, słuchajcie, wręcz przeciwnie. No i tak. I ja myślę, że już teraz odezwę się do Was. Myślę, że z jakimś testem chyba. Przyjdę do Was z jakimś testem. A Wy piszcie mi oczywiście pod spodem, pod tym filmem, czy jesteście za tym, żebym nagrała dla Was oddzielny filmik, opisując Wam jakby zapachy najnowszych świeczek z Yankee Candle. Dajcie się cieplutko, buziaki. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco i z tego też miejsca pozdrawiam Madzie, pozdrawiam Monię, pozdrawiam Darię oczywiście, moją kochaną. Pozdrawiam Sylwię z kanału Italia, moim okiem. Pozdrawiam Beatkę, czyli Beciak Dud, pozdrawiam Martę, pozdrawiam Agę, pozdrawiam Agatkę. Dobra, starczy. I Angelikę, i Iwonkę, i wszystkie te, które ominęłam, a pewnie wiszą tutaj za mną, próbuję tutaj podejrzeć. Dobra, wszystkie Was pozdrawiam, całuję Was bardzo, bardzo mocno i trzymajcie się cieplutko. Bajo! Bajo!